Siemanko, witam w kolejnym odcinku o Gatsby.js. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam bardzo szybko, jak możecie wdrażać aplikacje zrobione z użyciem Gatsby. W ostatnich odcinkach automatycznie sobie wygenerowaliśmy wiele podstron dla naszego Pokédexa, natomiast dzisiaj zajmiemy się wygenerowaniem takiego produkcyjnego builda w naszej aplikacji. I w tym celu, tak jak zwykle dewelopujemy w Gatsby, no to piszemy sobie po prostu Gatsby develop i ta oto komenda nasłuchuje na wszelkie zmiany w projekcie i pozwala ona w szybki sposób jakby sprawdzać to, co się zmienia wewnątrz naszej przeglądarki. Czyli po prostu jak zmienię coś, no to momentalnie ten serwer nam się przeładowuje. Natomiast w momencie, kiedy chcemy naszą aplikację wrzucić już na nasz serwer, no to trzeba ją zbudować. I wtedy trzeba napisać Gatsby build. I tutaj zachodzi taki proces budowania już tego produkcyjnego builda, czyli Gatsby sobie zbiera te wszystkie dane z Markdowna, z GraphQL-a, z jakichś zewnętrznych API i buduje na tej podstawie strony w HTML-u oraz buduje produkcyjnie zoptymalizowany CSS i JS, tak by nasza produkcyjna aplikacja, którą wrzucimy za chwileczkę sobie na jakiś hosting, była no możliwie jak najlepsza. I teraz widzicie, że ten proces budowania tej produkcyjnej paczki no chwilę trwa, ponieważ jest 158 Pokemonów i dla każdego z nich musi zostać wygenerowana osobno podstrona. I teraz zobaczcie, mamy tutaj folder public, w którym mamy tutaj sporo różnych rzeczy zoptymalizowanych produkcyjnie i mamy podstronę dla każdego Pokemona. I to już jest wygenerowane w tej naszej paczce produkcyjnej i teraz pozostaje nic innego, jak po prostu tą paczkę produkcyjną w całości wrzucić na jakiś hosting. I teraz możecie to wrzucić na zwykły jakiś hosting, który obsługuje HTML-a bez konfigurowania żadnych PHP-ów, żadnych Node.js-ów i tak dalej. Po prostu wrzucacie tą paczkę do siebie na serwer i ona powinna bez problemów zadziałać. Natomiast ja dzisiaj Wam pokażę, jak możecie zdeployować tą aplikację z użyciem Firebase'a. Słuchajcie, nie ma więc na co czekać. Trzeba utworzyć nowy projekt w Firebase. W tym celu dajemy Add Project. Tutaj sobie możemy dać nazwę. Ja dam sobie Pokédex na przykład 666. I tutaj już dla nas Firebase wygenerował unikalne ID dla naszego projektu. One nam się przyda później, ale tymczasem po prostu tworzymy projekt. Chwileczkę to potrwa, ponieważ Firebase musi dla nas zarezerwować miejsce, przygotować zasoby, z których możemy skorzystać, ale jak widzicie, trwa to dosłownie sekundkę. No i jesteśmy w panelu Firebase'a wewnątrz tutaj Google.com i możemy skorzystać sobie teraz z funkcji hosting, dzięki której będziemy mogli wrzucić naszego Gatsby'ego do internetu, tak by móc go zaprezentować innym ludziom. Więc dajemy Get Started i widzicie, że musicie zainstalować sobie pakiet Firebase Tools i to wrzucacie sobie po prostu tutaj do waszej konsoli. Ja już tego nie będę wpisywał, ponieważ mam zainstalowany ten pakiet, ale żebyście po prostu wiedzieli, że musicie to zrobić. Przechodzimy do kolejnego kroku. Trzeba wykonać Firebase login, czyli po prostu Firebase dzięki wykonaniu tej komendy będzie wiedział, kim jesteście i pozwoli wam deployować do tylko i wyłącznie waszych projektów. Więc ja może zrobię to teraz u siebie. Najpierw zrobię Firebase logout, ponieważ byłem już wcześniej zalogowany i zrobimy Firebase login. I to zrobi nic innego, jak nas po prostu... Nie zgadzam się na zbieranie danych. Firebase CLI, chcę uzyskać dostęp, zezwalamy oczywiście. I tutaj widzicie, że bardzo fajnie to zadziałało. Jesteśmy zalogowani już na swoim koncie.
Jeżeli robicie to na jakimś komputerze nie waszym i boicie się, że ktoś chce, może później uzyskać dostęp do waszego Firebase'a, no to wystarczy zrobić na koniec pracy logout. Więc teraz przechodzimy do kolejnego kroku, jakim będzie Firebase Init. Tu już możemy sobie zakończyć ten krok i tu dostaniemy potwierdzenie, że nasz hosting został utworzony. Tutaj możemy kliknąć sobie na ten link i możecie zobaczyć, że no, tej strony jeszcze nie ma, ponieważ nie została ona wdrożona, więc za chwileczkę to naprawimy. I teraz dajemy Firebase Init. Oczywiście przypominam, że ciągle jesteśmy wewnątrz naszego folderu z Gatsbym. Mamy tutaj folder public pełen paczki produkcyjnej, którą chcemy wysłać na Firebase'a. I teraz zrobimy Firebase Init. I teraz Firebase nas zapyta, co chcemy tak naprawdę od niego użyć. Chcemy użyć tylko hosting, więc zaznaczamy go spacją i przyciskamy Enter. Teraz na razie mamy, pyta nas o jakiś projekt, który chcemy podłączyć. Na razie damy don't set up a default project, czyli po prostu klikamy Enter i chcemy skorzystać oczywiście z public directory. Jest to tutaj ten folder, więc dajemy po prostu Enter. Czy chcemy przekierować wszystkie URL na index.html? Nie, ponieważ nie jest to single page app. Czy chcemy nadpisać ten plik? Nie, ponieważ mamy go z Gatsby'ego. Czy chcemy nadpisać ten plik? Także nie chcemy tego robić. No i tutaj już Firebase nam się zainicjalizował prawidłowo. Teraz musimy tylko powiedzieć Firebase'owi, jakiego dokładnie chcemy użyć projektu. I w tym celu musimy sobie skopiować te oto ID naszego projektu. I teraz możemy dodać sobie nasz projekt z Firebase'a, tak żeby Firebase wiedział, co chcemy tak naprawdę zdeployować. Więc w tym celu dajemy Firebase use add i tutaj dajemy paste i tutaj zaznaczamy sobie ten projekt, enter. No i mamy tutaj dodany ten nasz projekt, więc damy Firebase deploy. No i teraz trzeba chwileczkę poczekać, ponieważ te wszystkie pliki, które utworzył nam Gatsby, muszą polecieć na nasz serwer Firebase'a. No i możecie się teraz zastanawiać, po co tak naprawdę jest ten Firebase. Przecież są bardzo tanie hostingi, gdzie wystarczy wrzucić te pliki i to też zadziała. Oczywiście macie rację, to Firebase nie jest jakby najlepszym rozwiązaniem dla każdego zastosowania, jednak uważam, że warto zainteresować się Firebase'em. Firebase jest to usługa cloudowa, działająca w chmurze, więc tam macie dużo ułatwień i na przykład w sytuacji, gdy macie własny serwer, musicie być odpowiedzialni za zabezpieczenie go, za aktualizację go. W sytuacji, gdy się pojawia więcej ruchu na waszym serwerze, to wy jesteście odpowiedzialni za to, żeby go zeskalować, żeby na przykład zapewnić, żeby ta duża liczba odwiedzających no, miała zadowalający prędkość korzystania z waszej usługi. Natomiast w Firebase, no to jedyne, co musicie zrobić, to po prostu płacić, tak? Czyli teraz zdeployowaliśmy tą aplikację na Firebase'a i od razu automatycznie dostaliśmy jakąś tutaj subdomenkę, dostaliśmy certyfikat SSL, ale też dostaliśmy gwarancję, że jeżeli na tą stronę weszłoby nagle 2 miliony osób, bo nie wiem, bo o naszym Pokédexie na przykład poinformowałby największy fanklub Pokémonów z Azji, to wtedy Firebase po prostu to obsłuży, a wy na końcu, podpinając swoją kartę kredytową, po prostu za to zapłacicie. Ale wydaje mi się, że jest to bardzo fajny układ, ponieważ no, tak działają usługi cloudowe, że w sytuacji, gdy potrzebujecie czegoś, to za to płacicie. W sytuacji, gdy potrzebujecie czegoś mniej, to płacicie mniej. A w takich tradycyjnych serwerach, no to jednak jest tak, że po prostu trzeba co miesiąc płacić stałą cenę i nikt się nie pyta, czy ty używasz tego procesora, czy tego serwera w całości, czy tylko w 10%. Więc to taka mała dygresja na temat Firebase'a. No i zobaczmy, czy jakby udało nam się wdrożyć naszą stronę z Gatsby'ego. Proszę bardzo.
No i widzicie, strona działa. Strona jest już online. Stronę możemy podawać komuś. Możecie wrzucić swoją stronę w Gatsbym do Firebase'a. Tak jak mówiłem, na początku Firebase dla takiej małej liczby odwiedzających waszą stronę jest bezpłatny, natomiast później wystarczy podpiąć kartę kredytową i jesteście po prostu chargowani w miarę jakby użycia swojej usługi. No i to wszystko na dzisiaj, co chciałem wam powiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak podobał wam się ten filmik, to dajcie łapę w górę. Jak coś jest dla was niejasne, to piszcie w komentarzach albo wpadajcie na Discorda, do którego znajdziecie link w opisie do tego nagrania. Jeżeli was zainteresował odrobinę Firebase, to też dajcie znać w komentarzach, a chętnie dla was nagram jakieś filmiki, gdzie pokażę nieco więcej, co możecie zrobić z Firebase'em, bo możecie tam zrobić systemy logowania i korzystać z baz danych i też odpalać sobie zdalnie funkcje, które są zdeployowane bezpośrednio do Firebase'a. Także możliwości z tą usługą jest bardzo dużo. Tymczasem ja dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do śledzenia mojego kanału.